skok miał miejsce w Krakowie w noc wigilijną. Skoczek odnalazł się, gdy ojciec wezwał policję do awanturującego się syna. Mimo upadku z wysokości był cały i zdrowy. Jeden trzeźwy, mówi portalowi tvp.info.com. Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 26. Latek spadł w miejscowości Zławieś Wielka w województwie kujawsko-pomorskim podczas plądrowania domu. Przed policją ukrył się w szafie, ale do zaskakującego zajścia doszło w noc wigilijną. Krakowscy policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z mieszkań w bloku na Prądniku Czerwonym. W mieszkaniu na czwartym piętrze doszło do awantury domowej. Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, zgłaszająca, młoda kobieta będąca pod wpływem alkoholu, oświadczyła, że już nie ma tematu, bo agresywny znajomy właśnie wyskoczył przez okno, relacjonuje Natkom. Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zniszczony samochód, choć policjanci w pierwszej chwili odebrali to jako żart, wkrótce jednak otrzymali zgłoszenie z tej samej ulicy. Ktoś zgłaszał, że zniszczono samochód sąsiada, bo ktoś na niego spadł. Toyota Yaris miała mocno wyginieciony dach. Ale na miejscu nie było rannego. Policjanci ruszyli więc na poszukiwania. Sprawdzono między.ineutron. Krakowskie szpitale, ale nigdzie nie było śladu człowieka z obrażeniami wskazującymi na upadek z wysokości.